Witam wszystkich, z tej strony Kłodron i zapraszam was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Gothic. Moi drodzy, w tym odcinku oczywiście będziemy kontynuować naszą podróż do miejsca przeznaczenia, czyli do starego obozu, ale moi drodzy, wybaczcie mi, ponieważ w nocy miałem jeden sen, oj przepraszam, chyba uderzyłem w stoper, czyli w moją komórę, w nocy miałem pewien sen, jeden sen, który mnie męczył, śnił mi się taki jeden Serafis. I mówił, Kłodron, nie zebrałeś mnie, będę cię męczył teraz, dopóki mnie nie zbierzesz, więc chcąc, nie chcąc, muszę go zebrać. Naprawdę, moi drodzy, no męczy mnie to niesamowicie, więc no, te natręctwa już ze mną chyba zostaną. Tak więc no, szybciutko tutaj cykniemy sobie po ten Serafiseł. Nie będzie to trwało długo, mi się wydaje, no szybko tutaj przechycamy temacik i powinno być wszystko ok. Tak więc, no nie gadajcie, ja to zostawiłem strzał i pochodnie. Oj, to mój instynkt zbieracza gotikowego mnie tym razem chyba zawiódł. Wydaje mi się, że ostatnio byłem zbyt mocno podjarany po prostu tym pierwszym odcinkiem z Gothica i tak dalej. Dobra, tylko teraz na którym to schodeczku ten Serafiseł się znajdował? Czekajcie. Który to był schodeł? Ja tutaj byłem tu. Czyżby to był ten? Bingo. No. Dobra, teraz mogę spać spokojnie. Teraz oczywiście spać, żeby się nie zabić. Tutaj też sobie skoczymy spokojnie, ok? Tak więc, moi drodzy, oczywiście w tym odcinku dotrzemy do starego obozu. No chyba, że będę się wracał po każdą rzecz, ale tutaj naprawdę ten Serafis no, spędzał mi sens powiek. I na szczęście tutaj jak będziemy sobie tak skakać, to przemieścimy się dosyć szybko, ponieważ mamy tu z górki, więc z automatu to wydłuża nasze skoki. Dobra. Ale oczywiście przed dotarciem jeszcze do starego obozu no chciałbym porozmawiać z tymi dwoma jego mościami, którzy różnią się od wszystkich, których spotkaliśmy tutaj w kolonii do tej pory, ponieważ no, są ubrani tak na niebieskawo, więc są z pewnością z innej frakcji niż stary obóz, ale oczywiście wszystkich szczegółów zaraz się z pewnością od nich dowiemy. No i teraz tu właściwie powinienem zaczynać odcinek, ale ja oczywiście nic odcinka nie wycinam. Nie wiem, czy któryś z nich zagada do mnie pierwszy, zobaczymy. Sprawdzimy to. Lepiej się do tego nie mieszać. Hej ty! Czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej, wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Na co polujecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nietrudno je zabić, jeśli wie się, jak to zrobić. Naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla, Draxa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Idź dalej tą samą ścieżką, na pewno trafisz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie. Oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. Opowiedz mi jeszcze o kolonii. Jeśli zamierzasz podróżować między obozami, przyda ci się mapa ze wszystkimi ścieżkami i ślepymi zaułkami. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można wpaść na istoty, na które lepiej nie wpadać. Pod żadnym pozorem nie włócz się w pobliżu starych ruin. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wojnę z orkami. Niektóre są nawet pozostałościami po ich osiedlach. Często kręcą się tam orkowie, albo jeszcze gorsze poczwary. Na twoim miejscu unikałbym takich miejsc jak ognia, zwłaszcza nocą. I jeszcze jedna rada. Nie wchodź do lasu. Powiem wam, moi drodzy, że uwielbiam, jak Radford mówi to nie wchodź do lasu. Normalnie ta przestroga raz, że jest wypowiedziana świetnie, a dwa, że ma swoje odzwierciedlenie, bo w tym momencie z naszym levelem postaci, levelem 0, lepiej do lasu nie wchodzić. Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam jeden kartograf.
Może udać się gwizdnąć mu jakąś mapę. Przy okazji mógłbyś zwinąć także jedno dla mnie. I tutaj, moi drodzy, ale czasami zdarza się w Gotiku, że mamy dwie opcje do wyboru. Te opcje, które wybierzemy, też będą się tutaj odzwierciedlały w ten sposób, że po prostu stosunek osoby do naszego bohatera może się zmienić, tak więc z racji tego, że jesteśmy w kolonii karnej, to po prostu powiemy, że możemy iść na juchtę i po prostu zabrać mu temu kolesiowi te mapy, więc być może dzięki temu Radford na nas spojrzy jakimś, wiecie, przychylniejszym okiem, nie? Jeśli uda mi się zdobyć je bez płacenia, wezmę ile tylko dam radę udźwignąć. Równy z ciebie gość. Powinieneś pomyśleć o dołączeniu do nowego obozu. Gdybyś kiedyś tam trafił, pytaj o Laresa. To on zajmuje się nowymi. Na pewno znajdzie dla ciebie jakieś zajęcie. Dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilof. Będę o tym pamiętał. Okej, Radford się okazał naprawdę w porządku ziomkiem. Naprawdę do tej pory, nie licząc Bulita, to wszyscy są dla nas podejrzanie wręcz mili, więc zagadajmy jeszcze z panem Draxem. Podobno on się zna na ścierwojadach jak mało kto, więc wypada z nim zagadać. Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. Proszę bardzo. Piwowara, ziomuś. Proszę, oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Ścierwojady, tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada, zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. W każdym razie każdy kupiec chętnie je od ciebie odkupi. Okej, i tu mamy skórowanie gadów, usuwanie pazurów, ściąganie futer, usuwanie kłów. No są to umiejętności, które są dość drogie, na które w ogóle nas nie stać ani pod względem punktów nauki, ani pod względem ilości bryłek rudy, które posiadamy. Ale być może w późniejszym etapie gry tych umiejętności się nauczę, kto wie. Dużo żądasz za swoje usługi. Być może, ale wiedza, którą mogę ci przekazać, pozwoli ci szybko odzyskać zainwestowaną kwotę. Wszystkie zwierzęta, które zabijesz, nie wiedząc jak je oprawić, po prostu zgniją. A to najzwyklejsze marnotrawstwo. Za ich skórę mógłbyś zarobić sporo pieniędzy. Na twoim miejscu spróbowałbym możliwie szybko posiąść te umiejętności. Okej, no to tyle będzie, jeśli chodzi o rozmowę z Draxem. I tutaj chciałbym zapolować na te ścierwojadki, ponieważ z tego, co się orientuję, są to młode ścierwojady. Tylko nie wiem, czy te brzydale mi ich nie sksują, tak więc zapiszmy sobie tytuł tutaj. Dobra, i szybciutko polecimy na pałę. No trudno, szybko. Dobra. Najwyżej mnie trochę podziobę, mniejsza z tym. Nie ksuć, jednego mi sksuli. Dobrze. Okej, sksuli mi tylko jednego, więc tragedii nie ma. Pozbieramy sobie mięso. I moi drodzy, udało nam się zalevelować, dzięki czemu mamy już poziom pierwszy, szaleństwo i mamy 10 punktów umiejętności. Na co te punkty umiejętności, moi drodzy, będę wydawał, jeszcze nie wiem, zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. Póki co my tu mamy za brzydala, ścierwojada, tylko nie wiem, czy duży, czy mały. Młody, więc easy. I moi drodzy, zauważcie, że mimo iż... Czekajcie, co? Myślałem, że tu strażnicy biegną. Już tak zauważyłem z daleka. Szybko, bo mi sksują. Mimo iż mamy ten sam poziom,
to temu ścierwojadowi bijemy już więcej, tak? Czyli nasza postać też rośnie trochę w siłę. Tam są dwa ścierwojady, ja bym chciał na nie zapolować. Tylko to trzeba tak będzie umiejętnie rozłożyć. Te UM-ki moje. Dobra, zobaczymy. Zapiszmy sobie po raz kolejny. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Szybciutko. Dobra, dobra. Cisza, 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 cisza. Nie, idźcie sobie, idźcie sobie, idźcie sobie, idźcie sobie. Ale mnie poklepał ostro już ten ścierwojadeł. Tam, moi drodzy, są inne bestyjki. Tam jest wejście do lasu, a jak mówił Radford, nie wchodź do lasu, to wiedział, co mówi. Póki co nie mamy czego w lesie szukać, więc ja tutaj się szybko odsunę. Czy ja coś sobie zjem? Może troszkę mięska, w sumie mam go już dość sporo. Jeszcze nie dotarłem do obozu, a zapas mięska już całkiem niezły jest. Czy ci panowie nazwani strażnicy mostu coś nam powiedzą? Zobaczymy. Czym się tutaj zajmujecie? A na co ci to wygląda? Pilnujemy mostu! Pilnujemy, żeby żadne paskudstwa nie przedostały się na drugą stronę. Masz dla mnie jakieś dobre rady? Tak, nie zapuszczaj się do lasu w pojedynkę. Chyba, że jesteś wystarczająco silny, żeby dać sobie radę ze zwierzakami. Idź jak najszybciej do starego obozu. Tam już czekają na ciebie z nowiuteńkim kilofem. No, jak ja słyszę, ty jakiś śmieszek jesteś. A ten ziomek? Cześć, jestem tu nowy. To świetnie. Czy to jest stary obóz? Nie nowy. Stary obóz leży pod mostem. Okej, ja widzę, że ci strażnicy mostu to straszliwe śmieszki. No dobrze, moi drodzy, ja bym nie wiem, czy tutaj jeszcze bym nie wpadł do tych tutaj jaskiń, tego ścierwojada może bym tam zabił, co byście powiedzieli? Tak jak mówiłem, nie chcę się śpieszyć z serią. Tak więc ze spokojem zapiszmy sobie tutaj po raz kolejny. Cyk. Na razie zajmijmy się tym ścierwojadem. Dobra, chciał się rzucić, ale mu nie pykło. Pięknie, bez straty życia. Jeju, źle farby, masakra. I teraz może tutaj skrety szczurełami. Tylko tak pojedynczo, nie? No dawaj, gruby. Tylko nie wiem, czy reszta koleżków się na mnie nie rzuci. Zobaczymy, czy wyjdę z tego cało, czy nie cało. Dobra, pojedynczo to spoko, luz. No, no. Ojejku, nie. Nie. Bo zginę. Co za brzydal, jak mnie poharatał. Przez te beczki przejdzie. Czekajcie, nie przełaź, nie przełaź. Stój. Waruj. Jezus, jakie emocje, matko bosko. Gruby, nie podłaś. Dobra, teraz cię wyklepię. Bez... O nie, nie, jego brzydki kolega biegnie do mnie. Spotka się ze swoim przeznaczeniem. Gin od mego miecza, tak samo grubasie. Dawaj, dawaj, bezimienny, dawaj, dawaj. Pięknie. Dobrze. Ale już taki był, no, brzydki moment, że tak... Ten gruby grubas tutaj zaszarżował na mnie. W ogóle one wyglądają jak jakieś, nie wiem, świnki czy coś. Dobra. A generalnie ścierwoja dla mnie wygląda jak krzyżówka kury, indyka i gołębia. Kuro, indyko, gołąb. Okej, tu mam jakieś grzybki, piekielniki. Wyglądają jak pieczarki. A dlaczego grzybki nie wyglądają jak, nie wiem, jakieś podgrzybki czy borowiki byłyby wtedy apetyczniejsze, no ale mniejsza. Co my tu mamy? Kubeczek. Dobrze, co my tu mamy dalej? Mamy jagódkę. Tutaj w ogóle dużo bałaganu, jakieś beczki poprzewracane, jakieś dechy, jakieś coś. Tu w ogóle drzewo się zwaliło. No nieźle. No dobra, moi drodzy, to chyba nie pozostaje nam nic innego, jak wejść tutaj na stary obóz, więc ciśniemy z tematem. Nie ma na co czekać. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie właź. Coś nowego? Nie, wszystko po staremu. Okej, czyli wejście do obozu na szczęście okazało się w miarę gładkie. No, moi drodzy, jesteśmy wreszcie tu. Ach, jedno z najbardziej klimatycznych miejsc ever, jeśli chodzi o świat RPG. I ta muzyczka.
Dobra, moi drodzy, ja tutaj sobie skończę odcinek, wskoczę sobie do beczki i tyle. Nie no, świruję, dobra. Bezimienny, wyskakuj z beczki, nie ma co. Na początku, moi drodzy, może zagadajmy z Diego, czy on ma nam coś jeszcze ciekawego do powiedzenia. Z pewnością tak. Opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnię, że to się sam. Cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści. Kapujesz? Przysyła nam broń, chleb, mięso, wszystko. Ty też możesz mieć w tym udział. Musisz tylko dołączyć do ludzi Gomeza. A co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. No i są jeszcze świry z sekty na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekasz. Na twoim miejscu nie traciłbym czasu na zadawanie się z szaleńcami. Na nikim nie można polegać. Opowiedz mi jeszcze o barierze. Nie ma za bardzo o czym mówić. Jest nie do sforsowania. A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję stąd wyjść? Ostatni, który tego spróbował, dotarł na drugą stronę jako trup. Przez to przeklęte magiczne pole można wejść, ale już nigdy się stąd nie wydostaniesz. Jeśli jest stąd jakieś wyjście, znajdę je. Tak ci śpieszno, żeby się stąd wyrwać? Dopiero co tu trafiłeś. Trzymaj się. Okej, czyli bezimienny otrzymał dość sporą garść informacji na temat pozostałych obozów i tak dalej. Tak więc co, no zagadajmy, moi drodzy, tak jak na samym początku gry nam wspomniał Diego, zagadajmy z Torusem. To jest ten ziomek, on się oczywiście tutaj bardzo mocno wyróżnia, więc spoko, wyróżnia się ze względu też na swój wygląd, jak i na swoją zbroję, więc zagadajmy z ziomeczkiem, siemano. Pewnie nie będziesz chciał wpuścić mnie do zamku. Tylko ludzie Gomeza mają prawo wstępu. Czy za odpowiednią sumkę mógłbyś mnie wpuścić do zamku? Za odpowiednią sumkę? Ile? No cóż, liczenie rudy musi potrwać odpowiednio długo. Dość długo, żeby całkowicie pochłonąć uwagę moją i moich chłopców. Korzystając z naszej nieuwagi, mógłbyś przemknąć się do środka. Czyli ile konkretnie? Myślę, że przeliczenie 1000 bryłek zajmie nam wystarczająco dużo czasu. 1000 bryłek? Cóż, gdybyś dołączył do Gomeza, mógłbyś wejść do zamku za darmo. Pierunie ognisty, czyś ty oczadzioł, 1000 bryłek, skąd ci wezmę? Oczywiście nie będziemy mu płacić, bo i tak nie ma tyle sianka, więc na luzaku. Czy mu mówić, że mamy list do arcymistrza magów ognia? No, zaryzykujmy. Muszę się dostać do zamku. Mam list do arcymistrza magów ognia. I myślisz, że wpuszczę cię tak po prostu do środka, żebyś oddał list i zgarnął nagrodę? Tak. Dobra, pokaż ten list. Nie ma mowy. Zapomnij o tym. W porządku. Już zapomniałem. Chcę pracować dla Gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. A? Jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie, jasne? Porozmawiam z Diego. Dlaczego sam nie poddasz mnie próbie? To nie takie proste, chłopcze. Nowy, który chce tu do czegoś dojść, potrzebuje opiekuna. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi Gomeza. I to właśnie on podda cię próbie. A jeśli narobisz kłopotów, to on poniesie za nie odpowiedzialność. Takie są tutaj zasady. Na pewno znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Nie. Rzeczy, którymi zajmują się strażnicy, przerastają twoje możliwości, chłopcze. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna. Mam już dość tej paplaniny. Potrafię sprostać każdemu zadaniu, które mi powierzysz. Aż tak ci zależy na wpadce.
Jest jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. Ale uprzedzam cię, jak to schrzanisz, będziesz miał nie lada kłopoty. Jestem gotów. To, co ci za chwilę powiem, musi pozostać między nami. Rozumiemy się? Jasne. Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak i przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do magnatów. Oczywiście to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach z nowego obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. A to już za wiele. Niestety Łajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić. Dlaczego? Bo jest pod opieką magów. Widzę, że masz trochę problemów z magami. Tak. I to problemów, które niełatwo rozwiązać. Kilka lat temu jeden z cieni próbował zasztyletować we śnie arcymistrza magów ognia. Faceta znaleziono potem w zewnętrznym pierścieniu. Jeśli chodzi o ścisłość, rozsmarowanego po całym zewnętrznym pierścieniu. Dlaczego magowie bronią Mordraga? Bo służy im za posłańca. Nasi magowie utrzymują kontakty z czarodziejami z nowego obozu. Często wymieniają informacje za pośrednictwem gońców. Podejrzewam, że nieźle się wkurzą na wieść, że coś przydarzyło się ich kurierowi. A co ze mną? Co magowie mogą mi zrobić? Jesteś tu nowy. Nic ci nie będzie. Ale ja odpowiadam za wszystko, co robią moi ludzie. Dlatego musisz trzymać język za zębami. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Gdzie znajdę Mordraga? Kręci się przy południowej bramie po przeciwnej stronie zamku, tuż za wejściem. Sukinsyn boi się pojawiać bliżej centrum. Chcesz, żebym go zabił, tak? Chcę mieć pewność, że już nigdy więcej się tu nie pojawi. Jak to osiągniesz, to już twoja sprawa. Na nikim nie można polegać. Zajmę się tym. Okej, moi drodzy, mieliśmy tutaj dość wyczerpującą rozmowę z Torusem. No i tak, na początku chciał nas spławić i, że tak powiem, oddać nas pod zwierzchnictwo Diego, co oczywiście no i tak musimy uczynić, musimy mieć jakiegoś opiekuna. Jednak no udało się nam, że tak powiem, wysępić jakieś zadanie od niego. No i to jest to, o czym właśnie mówiłem, że w zależności od tego, w jaki sposób poprowadzimy rozmowę, możemy sobie odlokować dodatkowe questy, linie dialogowe i tak dalej, i tak dalej. No to dobrze, no to moi drodzy, ponownie zagadajmy z Diego. Zobaczymy, cóż on ma nam do powiedzenia. Rozmawiałem z Torusem. I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu? Najpierw powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. Co powinienem wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do starego obozu? Jeśli chcesz do nas należeć, musisz najpierw zaplusować u kilku ludzi. W zewnętrznym pierścieniu możesz spotkać paru wpływowych ludzi, głównie cieni. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka cię test zaufania. Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. Gdzie znajdę te ważne osoby? Cóż, na jednego z nich właśnie patrzysz. Poza tym jest jeszcze Torus. Jego już znasz. Co do pozostałych, sam musisz ich rozpoznać. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, to i tak nie masz tu czasu szukać. Najlepiej przejdź się po zewnętrznym pierścieniu i porozmawiaj z nim. Kto może mnie czegoś nauczyć? Zacznij od rączki. To najzręczniejszy człowiek w obozie. Miej oczy szeroko otwarte, a na pewno znajdziesz wielu ludzi, którzy zechcą cię czegoś nauczyć. Gdzie znajdę rączkę? Jego chata stoi nieco na uboczu, zaraz przy murach zamku. Idąc stąd, udaj się w stronę areny. Przy zamkowej bramie pójdź w lewo. To właśnie droga do areny. Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz listę. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni.
Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie, że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu zajdziesz. Pewnie masz rację. Pewnie masz rację. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wyda ją komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. Tak zrobię. Lepiej się w nic nie pakować. Gdzie znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem. To nasz kartograf. Powiedz mu, że ja cię przysyłam i że potrzebujesz mapy. Z niej dowiesz się, gdzie leży kopalnia. Graham mieszka na lewo od północnej bramy. Inni nie powinni wiedzieć. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę lub zręczność. Inni nie powinni wiedzieć. Wróć niedługo. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Trzymaj się. Okej, moi drodzy, czyli dostaliśmy od Diego bardzo ważne zadanie pod tytułem test zaufania. Będziemy musieli udać się do starej kopalni, tam troszeczkę nawywijać, zdobyć listę od niejakiego Jana. No dobrze, no to szykuje się nie lada wyprawa, oczywiście do tej wyprawy jeszcze daleko. I teraz rozkminiam, która chata to jest chata Diego. Wydaje mi się, że to jest ta chatka. Nikt nie chce mnie zbić. No nie, bo tutaj z tej chatki, moi drodzy, możemy wyciągnąć nie lada profit. Pozwólcie, że sobie zapiszę gierkę na nowym save'ie, jakby co. Teraz tak, talerzyk cyk, kubeczek cyk. I teraz tak, tutaj, moi drodzy, mamy skrzynkę. Oczywiście z racji tego, że nie mamy opanowanych umiejętności złodziejskich na jakimś tam wysokim stopniu, więc będziemy musieli tutaj po prostu metodą prób i błędów próbować otworzyć tą skrzynię. Ponieważ w niej wiem, że jest coś ciekawego, no to spróbujmy lewo. No i kiepsko. Kiepsko, kiepsko, kiepsko. Wczytujemy sobie gierkę. Lewo odpada. No to niech będzie prawo. Prawo, lewo. Lewo. Prawo. Prawo. Lewo. Ajajajajaj, tak blisko, a jednak tak daleko. Jeszcze raz, bo warto do tej skrzyneczki się dobrać. Czekajcie, czyli to było tak, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 jest. I moi drodzy, tak, mamy w środku trzy wytrychy, bierzemy, pięć esencji uzdrawiających, szaleństwo, patelnia, żeby kogoś zdzielić w czoło lub usmażyć sobie jakiegoś schaboszczaczka, dzban, tak, w gotiku były dzbany, zanim to było modne, woda, dwa kawałki sera, 120 bryłek rudy. To sobie może altem zbierzemy. Ok, i trzy kawałki smażonego mięska. Tak, czyli dostaliśmy się tutaj do zawartości tej skrzynki. Bardzo mocno mi na tym zależało. Tak się zastanawiam, czy tutaj coś jeszcze mogę zrobić, bo odcinka zbyt wiele mi nie zostało. To może jeszcze zagadamy sobie z... Zagadajmy sobie z Grimmem, bo on tutaj siedzi przed jego, może coś ciekawego nam powie. Jak się zerwa w ogóle? Jestem tu nowy. Żółtodziób, co? Nazywam się Grimm. Też jestem tu od niedawna. Wrzucili mnie niedługo przed tobą. Musisz uważać na to, co mówisz przy nocy. Jak wygląda życie w kolonii? Nie jest źle, jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę. Co mam zrobić, jeśli chcę zostać przyjęty do tego obozu? Na początek musisz zostać cieniem. W tym celu poszukaj sobie jakiegoś wpływowego opiekuna. Kogoś, kto wyjaśni ci, co w trawie piszczy i wskaże ci właściwą drogę. Na twoim miejscu trzymałbym się blisko Diego. Ja tak zrobiłem i nie żałuję. On podda cię testowi zaufania. Dla każdego wygląda on trochę inaczej. No i musisz wypełniać jeszcze zadania zlecane ci przez cienie. Jeśli ci się uda, zostaniesz jednym z nas. Pogadajmy lepiej o czymś, jak mnie to nie dotyczy. A ty jak sobie radzisz? Rozmawiałem już z Dexterem, Złym i Rączką. To jedni z najbardziej wpływowych ludzi w zewnętrznym pierścieniu. A jak wyglądał twój test zaufania? Tego nie mogę ci powiedzieć. O takich rzeczach lepiej nie mówić głośno. Okej, moi drodzy, czyli Grimm nam powiedział o kilku wpływowych cieniach właśnie, no to bardzo dobrze, to w sumie sprzedał nam za free bardzo ciekawą wiadomość. Pozwólcie, moi drodzy, że tak, ja tutaj jeszcze zobaczę, tu mam wszystko już opędzlowane,
Z racji tego, że Diego chyba nie będzie się na nas gniewał, to ja się kimnę do rana. Okej, sen dobrze ci zrobił, pasuje. Chodzi mi, moi drodzy, o to, żeby nagrywać sobie właśnie od samego rana, ponieważ w nocy te postacie, które zwykle są w stałych miejscach, lubią się gdzieś rozchodzić. Potem musiałbym ich, wiecie, niepotrzebnie szukać, błądzić i tak dalej, więc tak. To będzie chyba, moi drodzy, na tyle w tym odcinku. No, tutaj nic więcej na razie nie chcę grzebać. Grunt, że udało się nam dotrzeć do starego obozu. Przed nami jeszcze dużo, dużo, dużo dialogów, dużo pogadanek ze wszystkimi tutaj ludźmi, którzy mogą nam zlecić jakiekolwiek questy. Więc tak, pozwólcie, że zrobię sobie kolejny zapis, numer już 6. No i cóż, moi drodzy, rozmowy z osobami w zewnętrznym pierścieniu starego obozu odbędziemy sobie w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!